Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam dom mobilny, który przyjmuje wszelkie schematy dotyczące życia na kołach. Ten nietypowy model domu został zaprojektowany w ponadczasowym designie, który wpisuje się idealnie w najnowsze trendy budowlane oraz łączy sobie funkcjonalność domu jednorodzinnego. To idealna propozycja dla osób poszukujących domu dla czteroosobowej rodziny. Prezentowany dom został zaprojektowany tak, by spełnić oczekiwania najbardziej wymagającego klienta oraz dostosować go do indywidualnych potrzeb. Dzięki unikalnej bryle model ten może pełnić funkcję domu, biura, a może to Państwo powiecie nam, w jakiej roli sprawdzi się najlepiej. Wszystko to poprzez zastosowanie bardzo przemyślanych materiałów. Na elewacji wykorzystany został aluminiowy łupek fasadowy w odcieniu szarości. Jest odporny na warunki atmosferyczne oraz nie wymaga konserwacji. Dach również wykonaliśmy w tym samym materiale. Dzięki temu pozwoliło nam to na rezygnację z orynowania, a podczas deszczu woda spływa po elewacji. Prezentowany łupek fasadowy oraz jego faktura idealnie maskują wszelkiego typu zabrudzenia oraz niedoskonałości. Skoro JB, to premium, a jeżeli premium, to i stolarka okienno-drzwiowa, trzyszybowa, która przełoży się na jeszcze lepszą izolacyjność cieplną oraz niższe rachunki dla Was. To, co zwraca największą uwagę, to ogromna witryna w szczytowej ścianie budynku. Z zewnątrz ponadczasowy wygląd, a od wewnątrz źródło naturalnego światła. Miało to na celu, aby użytkownicy nie zamykali się na otoczenie, a je wręcz przeciwnie, integrowali się z naturą. Ściany i sufit wewnątrz budynku przenikają na zewnątrz. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej zintegrować się z naturą. Dodatkowo cały efekt zostaje wzmożony poprzez zastosowanie liniowego oświetlenia LED, ale efekt zobaczycie później. Skoro jesteśmy przy oświetleniu, o mały włos zapomniałem Wam wspomnieć o trzech kinkietach, które umieściliśmy na elewacji frontowej. Świecą kierunkowo do góry i do dołu, idealnie nam oświetlają wejście do budynku oraz podświetlają elewację. Zapraszam Was teraz do wnętrza tego luksusowego domku mobilnego. Po wejściu do domku wita nas przedpokój, w którym udało nam się zmieścić wbudowaną szafę, a w niej główną skrzynkę rozdzielczą, natomiast ściany korytarza zostały pokryte solidnym panelem Keradeco. Jest to rozwiązanie dla osób oczekujących elegancji oraz praktyczności jednocześnie. Przejdźmy teraz do aneksu kuchennego, który znajduje się w otwartym salonie. Kuchnia minimalistyczna, jednak dość spora. Jasne akrylowe fronty mocno rozświetlają nam całą przestrzeń. Strefę gotowania umieściliśmy w wysokiej zabudowie. Atutem kuchni jest ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń, lodówki, płyty indukcyjnej czy piekarnika z funkcją mikrofalówki. Fronty bez uchwytów, otwierane na dotyk, to nie tylko wysoka funkcjonalność i wygoda, ale także całkowicie gładka, jednolita powierzchnia, która idealnie sprawdza się w tym minimalistycznym wnętrzu. Praktyczne rozwiązania, takie jak zastosowanie gniazdek USB, stanowi uniwersalną bazę do ładowania wszelkiego typu urządzeń. Odpowiednio rozplanowane liniowe oświetlenie LED spełnia funkcje nie tylko użytkowe, ale także dekoracyjne. Tworzy niepowtarzalny klimat, szczególnie wieczorem. Po drugiej stronie kuchni umieściliśmy praktyczną wyspę kuchenną. Wyspa wykończona kompaktowym blatem HPL, a w nim wpuszczany z lewo zmywak, obok którego znajduje się zmywarka oraz pralka. Strefa dzienna to przede wszystkim salon, miejsce odpoczynku domowników, ale i gości. Przestrzeń tą wypełnia kilka starannie dobranych mebli, takich jak kanapa, szafka wisząca oraz stolik kawowy.
Nie zapomnijmy proszę o dużej witrynie, która daje nam ogromną ilość naturalnego światła, a co idzie w parze? Dużą ilość ciepła. Skłoniło nas to do zastosowania klimatyzacji w centralnym punkcie salonu. Z tego miejsca salonu możemy udać się bezpośrednio na taras. Opcjonalny taras, gdyż dzisiaj go nie mamy u siebie na planie. Wyobraźmy sobie jednak, że kiedyś tam będzie. Małą sypialnię zlokalizowaliśmy tuż obok łazienki. Przypomnę tylko Państwu, że pokój ten aktualnie ma dwa tapczany. Równie dobrze może tu nie być żadnego łóżka, a w tym miejscu może stać funkcjonalne biurko. Dzięki temu uzyskamy przestrzeń do pracy. Aranżacja dużej sypialni umożliwi idealne warunki do wygodnego wypoczynku. Znajduje się tu łóżko małżeńskie z materacem, który jest wymienny, oraz pojemnikiem na pościel. W pokoju tym udało nam się umieścić dużą szafę przesuwną, wykończoną jasnymi akrylowymi frontami, co jeszcze bardziej rozświetla wnętrze. Gniazdka USB, o których wspomniałem już wcześniej, znajdują się przy szafkach nocnych w sypialniach. Porozmawiajmy teraz o technicznych aspektach tego modelu. W całym domku zastosowaliśmy ogrzewanie podłogowe z modułem Wi-Fi. Daje nam to możliwość kreowania odpowiedniej temperatury w każdym z pomieszczeń zdalnie. Uniknęliśmy tym samym grzejników w pomieszczeniach, co dało nam jeszcze większą możliwość kreowania pomieszczeń. Zapraszam Was teraz do łazienki, w której Wam pokażę, jak rozprowadzona jest wentylacja tego domku. Skoro domek został wykonany w bardzo wysokim standardzie, łazienka również nie mogła od niego odbiegać. Zastosowane lustro LED czy kompaktowy blat HPL, na którym znajduje się nablatowa umywalka, potęgują ten efekt. Zagrania estetyczne, takie jak umieszczenie bojlera wewnątrz szafki, idealnie wkomponują się w całą charakterystykę domku. Specyficzny panel Keradeco idealnie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń, gdyż jest wodoodporny, a podtynkowy stelaż dodaje nam dodatkowe 15 cm przed prysznicem. Jasna i przestronna łazienka swoją funkcjonalnością nawiązuje do reszty domku. Prysznic nie bez powodu został umieszczony w tym miejscu. Całość wykonana jest z jednej bryły, dzięki czemu unikamy przecieków. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu główne zalety tego nietypowego domku mobilnego. Jeżeli macie Państwo więcej pytań, zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę internetową www.jbhomes.pl. Do zobaczenia!